Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Tutaj jest. Kajtuś wcale się nie zgubił. A cóż to dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ba! Mamo! Mamo! Mogę dostać soku? Mamo, chodź! Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Cii, Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiem liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi? Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Tato, tato! Wow, czy to jest zepsute? Już nie, właśnie naprawiłem. O, nie. O. Wyglądasz jak bałwan, tato. Popatrz, ja też jestem bałwanem. Tato? Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pralką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu, jestem bałwanem! Kajtusiu, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Shh, Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem. Gilbert, pobawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół. Pora na podwieczorek. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki.
Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś je do swojego pokoju. Czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu, proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra, czekoladowy budyń. O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek. I zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No. Skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki, co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. A tu jesteś. Tatuś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak!
Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie! Prowadziłem samochód, tato! Serio? Tak! Uwielbiam samochody! Wiem. Kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz? Popatrz, mamo! Jest sześciusieńki! No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę! Witam, panie lwie! Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Galek. Wersja polska GMC Studio. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś. To ja. Dzieci, pora na bajkę. Zobaczmy. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata, a Ruzia była niemowlakiem. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś idzie na zakupy. Kajtuś idzie na zakupy. Pora wstawać, pada śnieg. Hurra! Chcę ulepić bałwana. Najpierw się ubierz. Gdzie są twoje swetry? A ja chcę założyć to. W szortach będziesz się trząsł z zimna jak bałwanek. Nie ma już płatków. Kupimy je, kiedy pójdziemy na zakupy. Potrzebujemy też jajek, bo robię tort niespodziankę. Tort niespodzianka? Kajtuś i Ruzia lubili torty niespodzianki, ale nigdy nie wiedzieli, co to będzie za niespodzianka. Kajtusiu, jedziemy do sklepu. Zakładaj płaszcz i buty. Ale mamo, chcę się bawić moim dinozaurem. Pobawisz się z nim potem. Chodź, czekamy na ciebie. Kajtuś lubił chodzić na zakupy, ale zawsze długo się ubierał, bo lubił się bawić. Kajtuś,
Kajtusiu, wsiadaj do samochodu. A ulepimy bałwana? No, tak, w zasadzie to tak. Hurra, bałwan! Ale teraz musimy jechać. Mamo, ja chcę jechać tak jak Ruzia. Dobrze, ale pośpieszmy się, bo nie zdążymy ulepić bałwana. Ja chcę to! Kajtusiu, będzie tort niespodzianka, pamiętasz? Więc nie potrzebujemy ciasteczek, zgoda? A jaki będzie ten tort? Nie powiem, bo zepsuję niespodziankę. Kiedy będziemy przy kasie, ty popilnujesz Ruzię, a ja zajmę się zakupami. Kajtuś mógł myśleć tylko o ciasteczkach. Zapomniał, gdzie je widział i zanim się zorientował, był sam zgubiony i bardzo się bał. Mamo! Mamusiu! Gdzie jesteś? Mamo! Kajtusiu, co się stało? Odeszłaś! To ty odszedłeś. Cieszę się, że cię znalazłam. Wracajmy do domu. Kajtuś był zdenerwowany, ale i zadowolony, bo znowu był z mamą i Ruzią. Nie podobało mi się być zgubionym. Mnie też nie, kochanie. Więc dopilnujmy, żebyś nigdy się nie zgubił. A teraz zróbmy specjalny tort niespodziankę. Ale ja chciałem zrobić bałwana. I zrobimy bałwana. Tyle, że zrobimy go tutaj, w kuchni. Tort niespodzianka! Hurra! Kajtuś i Ruzia mieli rację. Zgadli, jaka będzie niespodzianka mamy. Mamo, zobacz! To naprawdę jest bałwan! Brrr, pewnie jest mu zimno. Dajmy mu szalik. Jesteś już dużym chłopcem. Siadajcie i posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy 3 lata. Opowieść ma tytuł Kajtuś w kąpieli. Kajtek, wanna czeka. Mówię serio, nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Nie, mamo, nie chcę się kąpać. Za gorąca. Poczekaj. Ojej, mamo, teraz za zimna. Oj. Nie. Oho, dokąd to mój szkrawek biegnie? Chcę się teraz pobawić. Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty. Nie. Nie lubię się myć. Zrobimy pianę? Nie. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką. Widzisz, jaka to fajna zabawa? Nagle Kajtuś postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka! Kaczka zrobiła!
lubi bąbelki, dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków. Statek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków. Hej, gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem, to ja. Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, kaczuszko, zaraz cię uratuję. Mamo, tato, dlaczego jesteście mokrzy? Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź, synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie, jeszcze chcę się bawić w wannie. To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób Kajtuś polubił kąpiel. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Składałam już pranie i teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Och, nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O, uch. To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem. Pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie.
Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze. Chcesz cukierka? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Z czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel! Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak! Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie.
ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. Nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu. Kajtusiu, pani doktor jest miła. Nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie panią doktor. Kajtusiu. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy. Nie, mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi. Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. Więc to czego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć? To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och nie, nie ugryzie mnie, prawda? O, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajtusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu. Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtuś wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Masz śmieszne uszy, Gilbercie. O! A chcę ci zajrzeć do ucha. Co się stało? Co się dzieje? Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Spodoba wam się ta bajka? Przepraszam. Zobaczmy. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Starszy brat Kajtuś. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 2,5 roku. Starszy brat Kajtuś. Przyjdzie siostrzeczka, mamusiu? Już niedługo, Kajtusiu. Dzisiaj jadę do szpitala. Babcia się tobą zaopiekuje.
Kilka dni później Kajtuś niecierpliwie czekał, kiedy zobaczy Ruzię po raz pierwszy. Mama tu jest, tata tu jest. Jesteśmy. Cała trójka. Przywitaj się ze swoją siostrą, Kajtusiu. To jest Ruzia. Kajtuś nie był pewien, czy lubi Ruzię. Och, jaka śliczna, naprawdę słodziutka. Czyż nie jest urocza? Jest moją kochaną dziewczynką. Ruzia nie była zadowolona. Kajtuś też nie. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy zajmowali się Ruzią. Kajtuś obraził się nawet na swoją przytulankę. Chciałbyś pokołysać dzidziusia? Nie. Kajtuś nie wiedział, czy lubi Ruzię. No dobrze. Może później. Tata nie był zadowolony, że Kajtuś szczypie Ruzię. Kajtusiu, dlaczego to zrobiłeś? Bo nie lubię Ruzi. Dlaczego? Bo Ruzia nie chce się bawić. Ona jest niemowlakiem. Jest za mała, żeby się z tobą bawić. Trudno jest być starszym bratem, co? Jako starszy brat możesz chronić Ruzię, bo ona jest malutka. A czy nie chciałbyś mi pomóc? Sam sobie nie poradzę. Proszę, podaj mi pieluszkę. Ty też czujesz się odtrącony, Gilbercie? Przewinęliście ją? Tak, pomogłem tatusiowi. Chciałbyś ją potrzymać? Tak, mamusiu. Ostrożnie. Co się stało, Kajtusiu? Ruzia ładnie pachnie. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Kudy, Aleksander Galek. Wersja polska GMC Studio. Co dzisiaj robił Kajtuś? Opowiem wam, jak Kajtuś robi ciasteczka. Wszystko zaczęło się, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś robi ciasteczka. Kajtusiu, baw się po cichu. Ruzia teraz się zdrzemie. Chcę się bawić. Możesz się bawić, byleby było cicho. Kajtuś
Tatuś uważał, że cicha zabawa nie jest tak fajna jak hałasowanie. Kajtusiu, prosiłam, żebyś bawił się cicho. Ciasteczka! Chcę ciasteczka! Jestem głodny! I Kajtuś poszedł do kuchni. Postanowił zrobić miodowe ciasteczka. I tak Kajtuś wziął się za robotę. Zrobił mnóstwo miodowych ciasteczek. Grubych, chudych, płaskich i okrągłych. Och, Kajtusiu, co ty wyprawiasz? A robię ciasteczka. Nabałaganiłeś. Pomożesz mamusi posprzątać? Tak, mamo, ty i ja. Zamieciemy i cała podłoga będzie czysta. A gdzie jest śmietniczka? Znalazłem! Bardzo dobrze, mój pomocniku. Kajtusiu. Kajtuś był bardzo dumny. Pomógł mamie zrobić ciasteczka. Zrobiłaś bałagan. Tak, mama też robi bałagan. Tatusiu, spróbuj ciasteczka. Kto zrobił te ciasteczka? Ja, a mama pomagała. Co robisz, Kajtusiu? Bałagan! Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Co się stało? To pan Hinkiel. Jest straszny. Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny.
Patrz, chce mnie złapać. Nie ma go. Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. A? Dzień dobry, Kajtusiu. Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtuś uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Nie lubię go. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam. Mogę wejść? Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby... Kajtusiu! Och, gdzie się podział Kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego. A ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie? Szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop, hop, gdzie jesteś? Cii, bo nas usłyszą. Ojej, może Kajtuś jest już na dole? Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował. Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Hinkla. Aha! Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Hinkiel. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Babciu, pora na obiad, nie na bajkę. Ale to bajka o obiedzie i o jedzeniu warzyw. Kajtuś nie cierpi warzyw. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, nie lubił jeść warzyw. Nie znosił ich. Kajtusiu, zjedz jarzynkę. Przecież masz iść z dziadkiem do parku. Ale nie pójdziesz do parku, jeśli nie zjesz wszystkich warzyw. Nie cierpię warzyw. Chcę czekoladowe ciasteczka. Ciasteczka je się na deser. Co tutaj? Jeśli zjesz warzywa, to dostaniesz ciasteczko. Uwielbiam warzywa. To zjedz moje, tato. Nic z tego. Kajtusiu, zjedz chociaż trochę tych warzyw. Chodź, Kajtusiu, idziemy do parku. Idę do parku z dziadkiem. A z parku pójdziemy do babci. Robi dla nas kolację. A, gąsienica. Gąsienice jedzą liście, żeby mieć siłę, aby zmieniać się w motyle. Zamienić w motyla? Ten ptaszek, dziadku? Różne robaczki.
Jedząc je ma siłę odlecieć na zimę na południe. A wiewiórki jedzą orzeszki. Chowają je, żeby mieć co jeść, kiedy nastanie zima. Chodź tu, wiewiórko! Wróciliśmy i jesteśmy głodni jak misie. Bo jesteśmy misiami. Groszek z marchewką. Pycha. Misie jedzą jagody. Dzisiaj to będą nasze jagody. Jestem misiem. Wieczorem mama i tata przyszli po Kajtusia. Czy Kajtuś był dzisiaj grzeczny? Jestem misiem. Ja też. I obaj zjedliśmy nasze warzywa. Zjedliśmy jagody, dziadku. Więc teraz pora na... ciasteczka. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Dość zabawy? A może chcecie posłuchać o Kajtusiu? Ciekawi jesteście, jakie Kajtuś miał urodziny? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Urodzinowy prezent Kajtusia. Kajtuś miał urodziny, więc mama postanowiła upiec mu tort. Jestem pewna, że nie będziesz chciał wylizać miski. Jak to nie? Bardzo chcę! A, ja tylko żartowałam. Nie. Tort urodziny! Mamada! Synku, Ruzia też lubi wylizywać miskę. Tato! Och, wydawało mi się, że Kajtuś miał podzielić się z Ruzią. Kajtuś powiedział wszystkim, że chce dostać w prezencie wyjątkowego dinozaura. Ale babcia nie przyniosła dinozaura, tylko sweter. Nie podoba ci się? Ależ bardzo mu się podoba. O, przyszli goście. Hurra! Leon, Klebetynka! Wejdźcie, zapraszam. Nie ruszaj się, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Prawie skończyłem. Śmiesznie wyglądam, tato. Miau. Przy
wszystkiego najlepszego, Kajtusiu! 100 lat, 100 lat, Kajtusiu! Wszystkiego najlepszego! Jej! Najlepszego, synku! Zdmuchniesz świeczki, kochanie? Mhm. Najpierw pomyśl życzenie. Powinieneś pomyśleć życzenie. Kajtuś miał tylko jedno życzenie. Marzył o dinozaurze. Tort był pyszny, ale Kajtuś nie mógł już więcej zjeść. Prezent dla naszego synka. O! Właśnie o takim dinozaurze marzyłem! Dziękuję! O! Jakiś czas później mama przyniosła lody. Rusiu, zobacz, co zrobiłaś! Ojej! Na nim też jest dinozaur! Kajtuś marzył, żeby mieć dinozaura, a teraz miał aż dwa! Ojej! To były moje najlepsze urodziny! Jesteś już dużym chłopcem! Chcę się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. Ciekawe, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i Gilbert. Zobacz, Gilbercie, na tym obrazku jest kotek. Już mi się nie chce rysować. Chciałbym się z kimś pobawić. Ruziu? Kajtuś szukał towarzystwa do zabawy, ale wiedział, że nie powinien budzić Różyczki. Kajtuś! Ssss! Wiesz, że nie wolno jej budzić? Tato, nudzę się! Nie mam z kim się pobawić! Poczekaj, synku. Ruzia musi się wyspać. Później się pobawicie. Kajtuś nie chciał czekać. Chciał się z kimś pobawić teraz. Pobawisz się ze mną, Gilbercie? Kajtuś natychmiast wymyślił inną zabawę. Zaraz wracam. Kajtuś wiedział, że historyjka o psie raczej nie spodoba się Gilbertowi. Ale o myszkach na pewno chętnie posłucha i o ptaszkach też. Mam książeczkę i poczytam ci o dzielnej myszce, która nazywała się Mysia. Pewnego dnia Mysia miała koleżankę i ona nazywała się Musia. I pewnego dnia Mysia i Musia... Gilbercie, zobacz, jaka to słodka myszka. Gilbercie, patrz tutaj. Wiem, w co się pobawimy. Bardzo ładnie. Tatuś zabierze cię na spacerek. Uważaj, popraw tam wrogu. Ja i Gilbert bawimy się w dom. Ja jestem tatusiem. Słuchaj, czy Gilbert lubi ludzkie zabawy? Ludzkie zabawy? Ty na przykład nie lubisz bawić się jak maluszki. Bo już nie jesteś maluszkiem. Prawda? Tak.
No widzisz? A Gilbert jest kotem, nie człowiekiem. Dlatego on woli kocie zabawy. Wiesz, jak koty najbardziej lubią się bawić? Tak. Wolisz kocie zabawy, prawda, Gilbercie? Miau. Łap kotku. Miau. Teraz dwa kotki bawią się razem. Miau. O, jakie mamy dwa miłe kotki. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że o Kajtusiu? Bardzo chętnie. Wszystko wydarzyło się, kiedy Kajtuś miał 3 latka. Opowieść ma tytuł Letnia noc Kajtusia. Kiedy ona do nas przyjdzie? Powinna być lada chwila. Chodź, babciu. Nie mogę się przecisnąć. Och. Babciu, jesteś za duża! Kajtek i Ruzia najbardziej na świecie lubili zostawać ze swoją babcią. Cześć, dzieciaki! A co ty tam masz, Różyczko? Kiedy mama i tata wyszli, babcia bawiła się z Ruzią i Kajtusiem w najróżniejsze zabawy. La, 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 la. Potem dzieci szykowały się do spania. Babcia usypiała Ruzię, czytając jej bajkę, a w tym czasie Kajtuś się mył i czyścił zęby. Potem położył się do łóżka i czekał, aż przyjdzie babcia, żeby i jemu poczytać bajkę. Babciu! Był sobie dzielny rycerz, który jeździł. Babcia czytała bajkę, a Kajtuś był coraz bardziej i bardziej senny. Dobranoc, papa. O, Gilbercie! Ała! Kajtuś zupełnie się obudził i nie mógł zasnąć, chociaż bardzo się starał. Próbował inaczej ułożyć poduszkę, ale nic z tego. Ponieważ działo się to latem, za oknem ciągle było jasno. Jak można było zasnąć przy takim świetle? Kajtuś próbował położyć się odwrotnie, ale i to nie pomogło. Ojej! Kajtuś za nic nie mógł usnąć i miał już tego dość. Kajtusiu, wszystko pomieszałeś. Trzymasz głowę tam, gdzie powinny być nogi. Babciu, nie mogę usnąć. Wcale się nie dziwię. Tak jasno jest u ciebie w pokoju. I nie wiem dlaczego. Nie masz zasłon? Gdzie one są? Ach tak, już pamiętam. Mama zaniosła je do pralni. Ale mam pomysł. Kajtuś był bardzo ciekawy, jaki to pomysł. Zobacz, zrobiliśmy nocne niebo. Teraz powinieneś usnąć. Dziękuję, babciu. Skoro to ma być nocne niebo, czegoś nam tu brakuje. Wiesz czego? Gaszy światło. Oj. Nocne niebo było tak piękne, że teraz bez problemu Kajtuś zapadł w sen. Wersja polska, GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torham, Robert Kibalski,
Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że chcecie, żeby wam poczytać? Prosimy! Ta opowieść ma tytuł Kajtuś boi się psów. Zbuduje największy zamek na świecie. Gotowe. Kajtuś się przestraszył. Pies szczekał tak groźnie. Mamo! Mamo, mamo, mamo! Co się stało, synku? Ten pies... Boję się go! Następnego dnia Kajtuś nie mógł się doczekać, żeby zostać u babci, ale ani mama, ani Kajtuś nie wiedzieli, że akurat tego dnia babcia zaopiekowała się szczeniaczkiem sąsiadów. Dziś jest u mnie wyjątkowy przyjaciel. Chcesz go zobaczyć? Tak, chętnie. Kajtusiu, nie ma się czego bać. To mój wyjątkowy przyjaciel. On na pewno z przyjemnością cię pozna. Nie! Oj, dlaczego? To tylko słodki szczeniaczek. Chodź ze mną, zobaczysz go. Daję słowo, że nic ci nie zrobi. No dobrze. I widzisz, to tylko mały szczeniak i jest bardzo przyjazny. Tak, babciu. Ale skoro się boisz, zamkniemy drzwi, żeby do ciebie nie przyszedł. Dobrze. Kajtuś ciągle trochę się bał, chociaż wiedział, że szczeniak jest zamknięty w kuchni. Wszystko w porządku. O, wiesz, jaki mam pomysł? Poczytam ci książkę o psach. Był sobie maleńki Kajtuś piesek, zawsze lubił, kiedy babcia czytała mu książki. I coraz bardziej ciekawił go szczeniaczek, który popiskiwał w kuchni. On szczeka! Powinniśmy zobaczyć, co on chce, nie uważasz? Może jest głodny? Grzeczny piesek, tak, kochany. Jesteś głodny? Smakuje ci to, prawda? Kajtuś ciągle trochę się bał. Ale jeśli piesek nie pogryzł babci, to może i jemu nic nie zrobi. Z czego się śmiejesz, skarbie? Wygląda jak taka jedna zabawka Ruzi. Widzisz, Kajtusiu, on chce się z tobą zaprzyjaźnić. Jak macha ogonkiem, to znaczy, że cieszy się na twój widok. Daj mu rączkę, przywita się z tobą. Widzę, że masz nowego przyjaciela. Cześć, piesku! Coś podobnego! Szczeniaczek wcale się nie bał Kajtusia. Był miły, przyjazny i chciał się bawić. Przynieś, piesku! Dobry piesek. Łap! Idzie piesek. Pieski są bardzo miłe. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że
Wiecie, jaka to pora? Pora na opowieść o Kajtusiu. Siedzicie? To posłuchajcie, co on dzisiaj robił. Chyba spotkał jakieś zwierzątka. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś idzie do zoo. Witam! Zapraszam do zwiedzania zoo. Jestem Zoja. Pokaże nam pani te wszystkie zwierzęta? Oczywiście! Zobaczysz, jakie to ciekawe, bo wiele z nich ma teraz dzieci, czyli młode. Zaczniemy od maleńkich wilków. Małe wilki? Naprawdę? Och! Widzisz te maleństwa? Tylko noski wystawiły. Powiedz, żeby wyszły. Chcę je zobaczyć. One dopiero wczoraj się urodziły i nie odstępują swojej mamy. A ja tak chciałbym je zobaczyć. Wiesz, Kajtuś, że one przez całe życie zostają z rodzicami? Czy wszystkie maluszki cały czas są przy swoich mamach i tatusiach? Nie, skąd? Większość z nich opuszcza rodziców, kiedy są starsze. Zobaczymy teraz inną rodzinkę? Tak, dobrze. Kajtusiowi podobało się, że zwierzęta też mają swoje rodziny. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Spodziewam się, że są w swoim domku. Wątpię, czy uda się nam dzisiaj je zobaczyć. A poczekaj, może dopisze nam szczęście. O, ale ogromny. Jest chyba taki duży jak dinozaur. Dinoar, dinoar, dinoar. Wiesz, Kajtusiu, ten nosorożec to nie jest on, tylko ona. I też ma dzieci. Naprawdę? Małe nosorożce? Oczywiście, synku. Nawet duże zwierzęta mają dzieci. Zobacz, zobacz, dziecko nosorożec. Chociaż nie ma butelka, jest słodki jak cukierek. O, tutaj są wydry. Moje wydry. Najbardziej je lubię. Tego chłopca przywieziono do nas, kiedy był dzidziusiem. Czy on też ma rodzinkę? Niestety nie. Otóż jego mama nie żyje. Jego mama nie żyje? Jak on sobie poradzi? Pomagamy mu. I wiesz, ponieważ nie ma mamy, która by go wszystkiego nauczyła, my staramy się ją zastąpić. Uczymy go, jak pływać i zdobywać jedzenie. Pierwszy raz w życiu Kajtuś widział żywą wydrę morską. Czy moglibyśmy ją zabrać z nami do domu? Ależ nie, to niemożliwe. Jest już gotowa, żeby wrócić do oceanu. Z czego się śmiesz, synku? Ten szympans wygląda jak dziadek. Rzeczywiście, jest bardzo podobny do dziadka. A ty wiesz co? Tamten maluch jest trochę podobny do ciebie. Idzie się z nami przywitać. Jesteś już dużym chłopcem. Na książeczkę. O czym nam dzisiaj poczytasz? No, zaraz zobaczymy. Co teraz porabia nasz Kajtuś? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Deszczowy dzień Kajtusia. Kajtusiu, idziemy na spacer. Ale pada deszcz i trzeba się dobrze ubrać, żeby nie zmoknąć. Och. Będę skakał po wszystkich kałużach. O, coś tu nie pasuje. Proszę, pomogę ci włożyć. Nie trzeba, ja sam dam radę. Udało mi się! Brawo!
pomóc ci zapiąć guziki? Możemy iść. Kajtuś zapomniał o czymś bardzo ważnym. Mamo! Tak, kochanie? Muszę jeszcze iść do łazienki. Czekam na ciebie. Kajtuś bardzo się spieszył, ale po drodze coś przykuło jego uwagę. Uważaj! Kajtuś! 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 Tatuś? Co ty tutaj robisz? Miałem iść do łazienki. Ojej, ja już muszę iść. Naprawdę muszę. Szybko. O. Tatusiu, zobacz, mam samolot. Mogę obejrzeć twój samolot? Samolot właśnie ląduje na lotnisku, dobrze? Będzie na ciebie czekał, kiedy wrócisz. Przypadkiem nie zapomniałeś o mamie? Mama! Zapomniałem! Czy mama jeszcze czeka? Kajtuś pobiegł szybko do mamy i zobaczył, że mama właśnie odwiesza płaszcz na miejsce. Mamo, jestem tutaj! Nie wychodzimy już nigdzie! Ależ nie, wychodzimy! Tylko zobacz! Świeciło słońce, więc płaszcze nie były potrzebne, ale dalej było jeszcze mnóstwo kałuż. Ten najpierw, a tamten na drugą nogę. Mamo, ty chyba o czymś zapomniałaś. Hurra, kałuże! Mamo, zobacz! Wiem, że dobrze się bawisz, ale teraz musimy iść po zakupy. Ojej! Wiesz, jaki mam pomysł? Możemy zostawiać ślady, idąc do sklepu. Zobacz! Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Dzieci, czytamy książeczkę? Ciekawe, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś jest klaunem. Ruziu, wybieramy się na paradę. Parada, parada. Tu, 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 tu. Zobaczymy konie i orkiestrę i klaunów. Klaunów lubię najbardziej. Nie, klaun, nie, nie. Hej, Ruziu. Hej, idziemy na paradę. Bum, 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 bum. Och, Kajtusiu, wcale nie jestem pewna. Jak to? Co to znaczy? Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby iść na paradę. Dlaczego nie, mamo? Ja bardzo chcę ją zobaczyć. Wiesz,
wiesz, że tam będą klauni i wiesz, jak Ruzia się ich boi. Nie, wcale nie, teraz już nie. Ja chcę tam iść. Kajtuś był rozżalony i zły. Czuł się pokrzywdzony. Tylko dlatego, że Ruzia jest małym głuptaskiem, ja nie mogę iść. Kajtusiu, nie pamiętasz, że ty też bałeś się klaunów, kiedy byłeś taki mały jak Ruzia? Co by na to poradzić? Kajtusiowi coś przyszło do głowy. Zobacz, Ruziu, wcale nie jestem straszny. Och, nie płacz, to tylko lalka. Wiesz co, mamo? Zakryję jej oczy, jak będą klauni. Chodź, synku, do twojego pokoju. Po co? Mam pewien pomysł. Może jednak pójdziemy na paradę, ale musisz mi pomóc. Kajtuś zastanawiał się, jaki mama ma pomysł. Poczekajcie. Weźmiemy to i pokażemy Ruzi, że klaun nie jest taki straszny, że to zwykły człowiek, który śmiesznie się ubrał. Dobrze. Ruziu, zobacz. A kuku? A kuku? Patrz, włosy. Widzisz, Ruziu, klaun jest śmieszny. Nie, Ruziu, o tak. I co? Siokocie. Ruziu, teraz ty jesteś klaunem. I tak Ruzia zrozumiała, że klaun wcale nie jest taki straszny. Klaun! Ubierajcie się, jeśli chcemy zdążyć na paradę. Ura! Stój spokojnie, córeczko. Gotowa para moich klaunów? Chodźmy! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Chcecie posłuchać o Kajtusiu i jego wyjątkowym przyjacielu? Nasza opowieść ma tytuł Wyjątkowy przyjaciel Kajtusia. Kajtuś bawił się ze swoim wyjątkowym przyjacielem, Jurkiem. Jurek był kimś niezwykłym. Pobawimy się dziś w dinozaury? Poza Kajtkiem nikt nigdy nie widział Jurka. Nagle Kajtuś wpadł na świetny pomysł. Wiesz co? Chodź się pościgamy. Patrz, mamo, patrz, babciu, ścigam się ze swoim kolegą. Jestem głodna. Różyczko, powiedz Kajtusiowi, że już pora na obiad. Dobrze, babciu. Wygrałem, wygrałem! Ojej. Kajtek próbował ukryć skorupy i wpadł na pomysł, że to Jurek rozbił doniczkę. Kajtuś, Kajtuś, Kajtuś! Już idę! Jurek biegł bardzo szybko, ale ja go i tak prześcignąłem. A gdzie ten Jurek mieszka? Tak dokładnie to nie wiem, gdzie on mieszka.
Kajtusiu. Chyba u nas w piwnicy, bo Jurek to mój najlepszy przyjaciel na całym, całym świecie. Synku, zobacz, my już zjedliśmy, a ty ciągle mówisz. Nawet nie ruszyłeś obiadu. Przepraszam, mamo. Jak skończysz jeść, wyjdziesz z Jurkiem na dwór, dobrze? Dobrze, mamo. Dziękuję, Jureczku. Kajtek zaraz przyjdzie. Jurek, poczekaj na mnie. Synku, możesz przyjść na chwilę? Wiesz coś na ten temat? Jurek to zrobił, tatusiu. Jesteś pewien, że to Jurek? Tata wiedział, że Jurek na pewno nie mógł rozbić doniczki. Tak, tato, ścigaliśmy się i Jurek na to wpadł. Tak mówisz? A ty nie miałeś z tym nic wspólnego? Jak to było? Miałem, tato. Posłuchaj, synku, posprzątajmy razem ten bałagan, a następnym razem, jak będziesz się bawił z Jurkiem, obaj będziecie bardzo uważać. Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł. Zgoda! To dobrze. Ty potrzymaj mi szufelkę, a ja pozamiatam. Tego Jurka to czasem jest niezdara, prawda, tato? Trochę jak ty, co? Bardzo lubię, kiedy mnie huśtasz. A ja bardzo lubię huśtać ciebie, synku. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam przedstawić. Chcę się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, na dworze robi się coraz zimniej, a my w ciepłym pokoju poczytamy książkę. Zobaczymy, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś grabi liście. Kajtuś i Ruzia bawili się tak świetnie, że wcale nie zauważyli mamy i taty, którzy im się przyglądali. Kajtusiu, Ruziu! O, widzę, że świetnie się bawicie. Mamo, tato, pobawicie się z nami? Tato, jesteś wiatr! Ruziu, pokaż czerwony liść. Tak, bardzo dobrze. A ja mam żółty i drugi czerwony. Dziękuję, synku. Dziękuję ci, Ruziu. Kajtuś lubił spędzać czas z rodzicami i bawić się z nimi liśćmi. Pora wracać do domu na kolację. Idziecie ze mną? Zostanę zagrabić liście. Kajtuś dawno tak dobrze się nie bawił i nie chciało mu się wracać do domu. Pomyślał, że taki dzień mógłby nigdy się nie skończyć. Mogę zostać i pomóc tacie grabić? Oczywiście, to bardzo dobry pomysł. Och, dzięki! Widzisz, ile tego jest? Myślisz, że sobie poradzimy? Tak. Bardzo lubię grabić liście, a ty? To dosyć ciężka praca, ale miła, kiedy robimy to razem.
Kajtuś lubił pomagać tacie, ale też lubił się bawić. Wyobraził sobie, że górki liści to wielkie domy w mieście. Ja bym chciał mieszkać w tym. Kajtkowi tak spodobała się nowa zabawa, że wcale nie zauważył, kiedy zapadł zmierzch. Tato, chodź zobacz mój dom. Ojej, jaki wspaniały dom. Sam go zrobiłeś? Tak. Chodźcie do domu, kochani. Kolacja na stole. Tatusiu, to był najlepszy dzień. Dla mnie też. Jestem szczęśliwy, kiedy mam przy sobie rodzinę. Ja też. Skończyliście grabić liście? Tak. Było ich bardzo, bardzo dużo. Zbudowałem z nich miasto. A nasz Kajtuś Zuch pomógł mi. Hej, co ty masz na głowie? Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Czytam wam książkę. Kiedy Kajtuś miał zaledwie 3 latka, pierwszy raz pojechał nad morze. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś nad morzem. Rodzice Kajtusia postanowili wybrać się na wakacje. To była ich pierwsza wyprawa nad morze. Nad morze, nad morze, musimy zobaczyć morze. Kajtuś, Luzia, słyszycie to? Co to jest? Tak właśnie szumi morze. Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie na plaży. Mamo, zobacz to morze. Tak, synku, ale słońce jest bardzo ostre. Dlatego posmaruję cię kremem z filtrem. Nie, to łaskocze! Pa, pa! Parasol, będziesz w cieniu. Jaki ładny widok. Kto idzie ze mną do wody? Ja idę! Kajtuś jeszcze nie umiał pływać, a więc mocno trzymał tatę za rękę. O, trzeba się najpierw przyzwyczaić. Kajtuś zawsze lubił pikniki, ale piknik na plaży był najlepszy ze wszystkich. Na kanapce był piasek. Mamo, zobacz! Hej, to moja kanapka! Cześć!
Rajtuś poszedł za tym dziwnym krabem noszącym swój dom na grzbiecie, aż dotarł do wody i zobaczył w niej pełno morskich zwierząt. Była tu rozgwiazda, konik morski i małże. Ała! Kto mi pomoże budować zamek z piasku? Ja chcę, ja chcę! A ty sio! Rusia, patrz! Najpierw tak, a potem tak. Mamo, tato, widzicie? Słońce zaszło. Pora do domu. Mój zamek. Trudno. Wrócimy jutro i zbudujesz sobie drugi zamek. Ale wrócimy tutaj jutro, pojutrze i pojutrze i pojutrze. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Poczytać wam, dzieci? Co tutaj mamy? Dzisiejsza historia ma tytuł Nowe buty Kajtusia. Ach, ach. Gilbercie! Ach! Jest! Mam ci pomóc zawiązać sznurowadła? Nie. Moje nogi bolą. No tak, urosła ci stopa. Buty zrobiły się za małe. Trzeba kupić nowe. Na razie załóż kalosze. Od razu pójdziemy do sklepu z butami. Zwykle Kajtuś lubił wkładać kalosze, żeby chlapać się w kałużach. Ale dziś było słonecznie, więc wolałby pobiegać. Cześć, Sara! O, cześć, Kajtuś! Dokąd idziesz? Do sklepu kupić buty. Pościgamy się, jak będziesz je miał! Cześć! Cześć, Sara! Ja też chcę biegać tak szybko jak Sara. Chodź, synku! Kajtuś lubił przyglądać się butom w sklepie. Było tyle różnych rodzajów sandałów, damskich pantofli. I nawet butów do pracy. Ops! Są do biegania. Które ci się podobają, kochanie? Kajtuś nie mógł się zdecydować, który kolor był najładniejszy. Przepraszam, zanim wybierzesz kolor, zobaczymy, jaki masz rozmiar. Postaw stopę. To będzie rozmiar... Rozmiar 7. Mamo, mamo! Mam rozmiar 7! Naprawdę nóżka bardzo ci urosła. Powiedz, wolisz niebieskie czy żółte? Ja bym chciał... A może zielone? Zielone? Tak!
Zapakuję kalosze do pudełka, żebyś mógł zabrać je do domu. Wybrałeś sobie naprawdę ładne buty. A co powiesz na moje? Najpierw powinnaś zmierzyć stopę. Moje stopy dawno temu przestały rosnąć. Sara, gonisz mnie? Pościgamy się! Cześć! Gonię, goń mnie! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Poczytać wam książeczkę? Lubię siedzieć przy kominku, jest ciepło i przyjemnie. Zaczynajmy. Dzisiejsza opowieść ma tytuł Bałwan Kajtusia. Jedną mam! Ja też! Ulepimy bałwana? Bałwana! Super! Pomożesz mi? Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł, chociaż nie bardzo wiedział, jak bałwan wygląda. Tak! Ty zacznij robić głowę, a ja ulepię brzuch! Dobrze! Ulepimy bałwana! Ulepimy bałwana! O! Będę robił o tak. Nie udaje mi się. Nie lubię robić bałwana. Jak tam głowa? Gotowa? Ja nie umiem. Nie umiesz? Nie szkodzi. Pokażę ci, jak to się robi. Ulepimy największego bałwana na świecie. Największego bałwana na świecie? I we wszechświecie. Ta kula jest już dosyć duża. Możemy zrobić następną. Najpierw lepisz małą śnieżynkę, widzisz? Kajtuś był zadowolony, że Sara pokazuje mu, co robić. Śnieżynka! Bardzo ładna! Przestań! Ale Kajtuś rzucał dalej. Sarze wcale się taka zabawa nie podobała. Mam dość! Jeśli nie chcesz lepić bałwana, ja sobie idę. Nie, zostań proszę. Bardzo chcę z tobą lepić bałwana. No dobrze, to proste. Skończyłem. W porządku. Połączymy teraz wszystkie kule. Ta idzie na tamtą. Gotowy? Powinno się trzymać. Została nam głowa. Daj swoją kulę. Już daję. Cześć, dzieciaki. Mam dla was niespodziankę w tej torebce. O, marchewka? Będzie w sam raz dla los bałwanka. Już. W torebce były też inne niespodzianki. I wkrótce bałwan miał piękny uśmiech. Jeszcze coś tu mam. Zobaczmy, czy pasuje. Ale fajny, podoba ci się? To największy bałwan we wszechświecie. Wspaniały. Chodźcie do domu, zjecie drugie śniadanie. Poczekaj! Co to jest? To śnieżynka! Nie, to kanapka dla bałwana. Wersja polska, GMC Studio.
Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Żeby wam poczytać? Prosimy! Ta opowieść ma tytuł Kajtuś boi się psów. Zbuduje największy zamek na świecie. Gotowe. Kajtuś się przestraszył. Pies szczekał tak groźnie. Mamo! Mamo, mamo, mamo! Co się stało, synku? Ten pies, boję się go. Następnego dnia Kajtuś nie mógł się doczekać, żeby zostać u babci, ale ani mama, ani Kajtuś nie wiedzieli, że akurat tego dnia babcia zaopiekowała się szczeniaczkiem sąsiadów. Dziś jest u mnie wyjątkowy przyjaciel. Chcesz go zobaczyć? Tak, chętnie. O! Kajtusiu, nie ma się czego bać. To mój wyjątkowy przyjaciel. On na pewno z przyjemnością cię pozna. Nie! Oj, dlaczego? To tylko słodki szczeniaczek. Chodź ze mną, zobaczysz go. Daję słowo, że nic ci nie zrobi. No dobrze. I widzisz, to tylko mały szczeniak i jest bardzo przyjazny. Tak, babciu. Ale skoro się boisz, zamkniemy drzwi, żeby do ciebie nie przyszedł. Dobrze. Kajtuś ciągle trochę się bał, chociaż wiedział, że szczeniak jest zamknięty w kuchni. Wszystko w porządku. O, wiesz, jaki mam pomysł? Poczytam ci książkę o psach. Był sobie maleńki Kajtuś piesek, zawsze lubił, kiedy babcia czytała mu książki. I coraz bardziej ciekawił go szczeniaczek, który popiskiwał w kuchni. On szczeka! Powinniśmy zobaczyć, co on chce, nie uważasz? Może jest głodny? Grzeczny piesek, tak, kochany. Jesteś głodny? Smakuje ci to, prawda? Kajtuś ciągle trochę się bał. Ale jeśli piesek nie pogryzł babci, to może i jemu nic nie zrobi. Z czego się śmiejesz, skarbie? Wygląda jak taka jedna zabawka Ruzi. Widzisz, Kajtusiu, on chce się z tobą zaprzyjaźnić. Jak macha ogonkiem, to znaczy, że cieszy się na twój widok. Daj mu rączkę, przywita się z tobą. Widzę, że masz nowego przyjaciela. Cześć, piesku. Coś podobnego. Szczeniaczek wcale się nie bał Kajtusia. Był miły, przyjazny i chciał się bawić. Przynieś, piesku. Dobry piesek. Łap. Cii, patrz. O, idzie piesek. Pieski są bardzo miłe. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka.
Wiecie, jaka to pora? Pora na opowieść o Kajtusiu. Siedzicie? To posłuchajcie, co on dzisiaj robił. Chyba spotkał jakieś zwierzątka. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś idzie do zoo. Witam! Zapraszam do zwiedzania zoo. Jestem Zoja. Pokaże nam pani te wszystkie zwierzęta? Oczywiście! Zobaczysz, jakie to ciekawe, bo wiele z nich ma teraz dzieci, czyli młode. Zaczniemy od maleńkich wilków. Małe wilki? Naprawdę? Och! Widzisz te maleństwa? Tylko noski wystawiły. Powiedz, żeby wyszły. Chcę je zobaczyć. One dopiero wczoraj się urodziły i nie odstępują swojej mamy. A ja tak chciałbym je zobaczyć. Wiesz, Kajtuś, że one przez całe życie zostają z rodzicami? Czy wszystkie maluszki cały czas są przy swoich mamach i tatusiach? Nie, skąd? Większość z nich opuszcza rodziców, kiedy są starsze. Zobaczymy teraz inną rodzinkę? Tak, dobrze. Kajtusiowi podobało się, że zwierzęta też mają swoje rodziny. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Spodziewam się, że są w swoim domku. Wątpię, czy uda się nam dzisiaj je zobaczyć. A poczekaj, może dopisze nam szczęście. O, ale ogromny. Jest chyba taki duży jak dinozaur. Dinoar, dinoar, dinoar. Wiesz, Kajtusiu, ten nosorożec to nie jest on, tylko ona. I też ma dzieci. Naprawdę? Małe nosorożce? Oczywiście, synku. Nawet duże zwierzęta mają dzieci. Zobacz, zobacz, dziecko nosorożec. Chociaż nie ma butelka, jest słodki jak cukierek. O, tutaj są wydry, moje wydry. Najbardziej je lubię. Tego chłopca przywieziono do nas, kiedy był dzidziusiem. Czy on też ma rodzinkę? Niestety nie. Otóż jego mama nie żyje. Jego mama nie żyje? Jak on sobie poradzi? Pomagamy mu. I wiesz, ponieważ nie ma mamy, która by go wszystkiego nauczyła, my staramy się ją zastąpić. Uczymy go, jak pływać i zdobywać jedzenie. Pierwszy raz w życiu Kajtuś widział żywą wydrę morską. Czy moglibyśmy ją zabrać z nami do domu? Ależ nie, to niemożliwe. Jest już gotowa, żeby wrócić do oceanu. Z czego się śmiesz, synku? Ten szympans wygląda jak dziadek. Rzeczywiście, jest bardzo podobny do dziadka. Ale wiesz co? Tamten maluch jest trochę podobny do ciebie. Idzie się z nami przywitać. Jesteś już dużym chłopcem. Na książeczkę. O czym nam dzisiaj poczytasz? No, zaraz zobaczymy. Co teraz porabia nasz Kajtuś? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Deszczowy dzień Kajtusia. Kajtusiu, idziemy na spacer. Ale pada deszcz i trzeba się dobrze ubrać, żeby nie zmoknąć. Ach. Będę skakał po wszystkich kałużach. O, coś tu nie pasuje. Proszę, pomogę ci włożyć. Nie trzeba, ja sam dam radę. Udało mi się! Brawo!
pomóc ci zapiąć guziki? Możemy iść. Kajtuś zapomniał o czymś bardzo ważnym. Mamo! Tak, kochanie? Muszę jeszcze iść do łazienki. Czekam na ciebie. Kajtuś bardzo się spieszył, ale po drodze coś przykuło jego uwagę. Uważaj! Kajtuś! 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 Tatuś? Co ty tutaj robisz? Ja miałem iść do łazienki. Ojej, ja już muszę iść. Naprawdę muszę, szybko. O. Tatusiu, zobacz, mam samolot. Mogę obejrzeć twój samolot? Samolot właśnie ląduje na lotnisku, dobrze? Będzie na ciebie czekał, kiedy wrócisz. Przypadkiem nie zapomniałeś o mamie? Mama, zapomniałem. Czy mama jeszcze czeka? Kajtuś pobiegł szybko do mamy i zobaczył, że mama właśnie odwiesza płaszcz na miejsce. Mamo, jestem tutaj. Nie wychodzimy już nigdzie. Ależ nie, wychodzimy. Tylko zobacz. Świeciło słońce, więc płaszcze nie były potrzebne. Ale dalej było jeszcze mnóstwo kałuż. Ten najpierw, a tamten na drugą nogę. Mamo, ty chyba o czymś zapomniałaś. Hurra, kałuże! Mamo, zobacz! Wiem, że dobrze się bawisz, ale teraz musimy iść po zakupy. Ojej! Wiesz, jaki mam pomysł? Możemy zostawiać ślady, idąc do sklepu. Zobacz! Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Czytać wam książkę na dobranoc? Zobaczymy, co słychać u naszego Kajtusia. Tym razem wybrał się na biwak. Kajtuś na biwaku. Tu jesteś, dziadku! Ale najpierw musisz mnie złapać. Ej! No proszę, tu się bawicie? Może przyjdziecie do nas do ogrodu? Dobrze, tato! Wio, koniku! Wio, koniku! Wio, koniku! To mi przypomniało, jak jeździłem z twoim tatą na biwaki, kiedy był chłopcem. Na biwaki z moim tatą? No właśnie! Widzieliśmy wielkie bobry
I pływaliśmy pod wodospadem. Ja też chcę pojechać z tobą na biwak. Takie wycieczki trzeba zaplanować wcześniej. Wiesz, że to nawet dobry pomysł. Może poradzimy sobie bez planowania. Macie jeszcze ten namiot? Bo ja chyba wiem, gdzie można go rozłożyć. Hej! Hej, Kajtusiu, ratuj mnie! Już idę, dziadku! Tym razem ty wejdź do środka, a ja podtrzymam namiot. Widzisz te drążki z tyłu? Z tyłu? Muszę ci pokazać. Zobacz, dziadku, robaki! Ktoś inny też im się przygląda. Podniosę cię. Dziadku, widziałem gniazdo i są w nim małe ptaszki. Skończmy lepiej rozkładać nasz namiot, albo też będziemy spać na drzewie. Nie trzymaj za nisko. No, upiekły się. Jakie pyszne. Wyglądasz jak wiewiórka. Kajtuś doskonale się bawił na biwaku z dziadkiem. Ile na niebie jest gwiazd? Zrobiło się późno. Przygotuję dla nas śpiwory. Dziadku, co to za światełka w tych krzakach? To nie są światełka, tylko robaczki świętojańskie. Spróbujemy któregoś złapać. Dziadku, udało mi się, mam go! Ale z ciebie spryciarz. Dziadku... Tyle różnych głosów. Kajtuś trochę się bał, ale dziadek znalazł na to sposób. Jak tam, moi traperzy? Śniadanie na stole. Dzień dobry. Co się stało? Zmarzliście w nocy? W ogrodzie było trochę za głośno, dlatego postanowiliśmy biwakować w domu. Byłem z dziadkiem na biwaku! A następnym razem poprosimy ptaki i zwierzęta, żeby były cicho. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie, czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę! Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę.
chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Tatusiu, chodź do mnie! Zobaczysz, jak całkiem sam pływam! Tak, trzymaj. Ręce na wodzie, tak jak pokazywałem. Doskonale! Ja pływam! Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie! Ja pływam! Tajtuś się wystraszył. Kajtek! Kajtek! Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie. Tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Widzieliście Kajtusia? Jaki ma strój? Zobaczymy, co u niego. Opowiadanie ma tytuł Nowa opiekunka Kajtusia. Rodzice Kajtka wybierali się do restauracji na kolację. Ja chcę iść z wami! Synku, to rocznica naszego ślubu. Wyjątkowy dzień dla mamy i taty. A dla ciebie i Róży mamy niespodziankę. Zajmie się wami nowa opiekunka. Cieszysz się? Nie chcę żadnej nowej opiekunki. To pewnie Ewa. Pójdę jej otworzyć. Ja nie lubię tej Ewy. Ewa była nową opiekunką. A Kajtuś wolał tę, która przychodziła do tej pory i nawet nie miał zamiaru polubić Ewy. Cześć, Kajtusiu, jestem Ewa. Naciśnij tylko ten guzik. Papa! Twoja mama pięknie wygląda i twój tata jest taki elegancki we fraku. Pomachajcie im. Wieczorem przyszła pora na kolację. Ja nie chcę żadnej kolacji. Ja też nie chcę żadnej kolacji. Kajtusiu, proszę cię, żebyś jadł. Nie będziesz mnie zmuszać. Zaraz mam pomysł. Twoi rodzice wyszli na uroczystą kolację do restauracji. Może zrobimy to samo. Wprawdzie Kajtuś od razu postanowił, że nie lubi Ewy, ale pomysł bardzo mu się spodobał. Chodźcie, musimy się ubrać. Teraz wyglądasz tak elegancko jak twój tata. Naprawdę tak myślisz? No pewnie. Kajtuś odkrył, że zaczyna lubić Ewę. Przebierzmy Ruzię, żeby wyglądała pięknie, tak jak wasza mama. Gilbercie! Stójcie! Kajtusiowi spodobało się przebieranie, ale ciągle nie nabrał apetytu na sałatkę. Kajtek, proszę cię, musisz zjeść! Nic nie będę jadł na kolację. Ja też nie będę nic jadła na kolację. Jeśli nie chcecie kolacji, to może
zje ci śniadanie. A? Jak możemy zjeść śniadanie? Przecież to pora kolacji. To proste. Od tej pory wszystko będziemy robić na odwrót. Spróbujemy? Cześć Kajtek, cześć Ewo. Czy bawiliście się tak dobrze jak my? Zjedliśmy śniadanie. Naprawdę? A co z kolacją? Powiedziałam im, że kolacja będzie jutro. Czy to możliwe? Oczywiście, że może być jutro. Ale jeśli jesteś gotowa, odwiozę cię do domu. Nie, tatusiu, nie. Kajtuś tak miło spędził czas z nową opiekunką, że nie chciał jej wypuścić. Nie martw się, Kajtek. Obiecuję, że niedługo znowu się zobaczymy. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chłody, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.